firma Projekt Parking spod Poznania uruchomiła na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni strefę płatnego parkowania w naszym mieście. Obejmuje ona ulicę Kościuszki od Wigierskiej do Dwernickiego oraz ulicę wokół Parku Konstytucji 3 Maja, Mickiewicza, Hammerschmidta i Piłsudskiego. Od dzisiaj jest uruchomiona strefa płatnego parkowania zgodnie z umową zawartą między Zarządem Dróg i Zieleni a naszą firmą. Od dzisiaj rusza strefa, parkomaty od dzisiaj są włączone, od dzisiaj wydajemy też abonamenty, aczkolwiek będziemy karać kierowców dopiero od 11 czerwca. Dajemy taki okres karencji, żeby przyzwyczaić społeczeństwo, żeby przyzwyczaić kierowców, że jest wprowadzona strefa. Parkometrów rozmieszczonych na terenie strefy jest 25 sztuk, wszystkie działają. Strefa parkowania oznaczona jest znakami i tablicami informacyjnymi. Parkometry stoją co 50 metrów i są ogólnie dostępne. Za godzinę płacimy 1 złotówkę, za drugą złoty 20, za następną złoty 40. Dalsze godziny są już po złotówce. Każdy jeden kierowca, który zatrzymuje się w strefie, jest zobowiązany wnieść opłatę za parkowanie. Znak D44 otwierający strefę mówi wyraźnie, że każdy jeden samochód, który zatrzyma się w strefie, powinien wnieść opłatę. Dlatego mimo tego, że ktoś chce rozmienić pieniądze czy wypłacić pieniądze z bankomatu, jest zobligowany do tego, aby wnieść tą opłatę za parkowanie. Biuro strefy parkowania mieści się przy ulicy Konopnickiej 7. Od strony parkingu przy Biedronce. Są bilety całodobowe, karnety miesięczne po 40 zł i roczne po 400 zł. W wielu miastach ta metoda się sprawdziła. Myślę, że się uda. Efekt taki, jak dzisiaj oglądałem, to trochę widać, że jest to, co przewidywaliśmy, jest, no się dokonało. No miejsc parkingowych naprawdę nie brakuje na Kościuszki, czego jeszcze w dniu wczorajszym nie mogliśmy zauważyć. Ktokolwiek by przyjechał na ulicę załatwić jakąkolwiek sprawę, miał bardzo duże trudności ze znalezieniem miejsca do parkowania, które jest zgodne z przepisami. No tutaj zaznaczę, bo wielu kierowców parkuje lub na bramach, lub na chodnikach, na zieleńcach i w wielu różnych innych dziwnych miejscach, gdzie nie powinni się w ogóle znaleźć. I za takie parkowanie będzie rozliczać Straż Miejska i Policja. I niestety to skutkuje nałożeniem mandatu przez Straż Miejską lub Policję, bo wszelkie parkowanie niezgodne z przepisami, to jest tutaj działa prawo ruchu drogowym, jak na każdej innej ulicy publicznej w mieście. I punkty karne. Niestety też punkty karne. Warto podliczyć koszty dojazdu do pracy własnym autem, kiedy parkowanie w miejscu niedozwolonym kosztuje. To koszt 100 zł mandatu i 2 punktów karnych. Obecnie Suwalska Spółka posiada 157 autobusów w wieku średnio 16,5 roku. Biorąc pod uwagę odbudowy pojazdów, średni ich wiek spada o 4 lata. Wiele pojazdów nie spełnia unijnych wymogów, więc zakup nowych jest dla spółki priorytetem. W tej chwili dostawa jest 2 autobusów Isuzu, które zabierają na pokład 32 osoby, 30 pasażerów, kierowca i pilot. Nowe pojazdy to tak zwane autobusy średniej wielkości. Będą jeździły przede wszystkim na trasach dalekobieżnych w momentach, gdy jest mniej pasażerów. Ma to na celu zachęcenie klientów do korzystania z usług suwalskiej spółki. Pracujemy nad tym, jak jeszcze uzupełnić ten nasz tabor o jakieś inne autobusy, może większe, które będą też służyć wykorzystaniu na tych liniach, które dotychczas obsługujemy, a myślimy, że tych linii będzie coraz więcej. Pojazdy są nowe, klimatyzowane, wyposażone we wszelkie udogodnienia zarówno dla pasażerów, jak i kierowców. Wszystko to w celu zwiększenia komfortu jazdy, ale również bezpieczeństwa. Autobusy spełniające wszelkie unijne normy będą mogły kursować również poza granice Polski. Władze spółki mają nadzieję, że dzięki nim podniosą jakość usług i że uda im się zrealizować odnowienie posiadanego taboru. Jak podkreślają, sukces przedsięwzięcia miał wielu ojców. Jest to wynik
pracy wszystkich, zarówno i Rady Nadzorczej, i Marszałka Województwa Podlaskiego, który służy tu pomocą na każdym wręcz odcinku. Pan prezes Leszek Ciesik swoją aktywność wniósł jeszcze, jak Państwo pamiętacie, z samorządu miejskiego Augustowa. Efekt pierwszy zobaczyliście. Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udzielamy pożyczki na zakup 10 nowych autobusów spełniających najnowszą normę Euro 5 dotyczącą dopuszczalnej emisji spalin. Koszt inwestycji to 4 miliony złotych, z czego 80% pochodzi ze środków pozyskanych z funduszu. Warunki pożyczki są dla spółki korzystne. Oprocentowanie wynosi 4% i jest stałe przez cały okres kredytowania, a pierwsza rata przypada na styczeń 2014 roku. Również dodatkowo jest możliwość umorzenia do 25% przyznanej pożyczki. Są pewne uwarunkowania oczywiście, więc musi być osiągnięty efekt rzeczowy, efekt ekologiczny, również terminowe spłaty kapitału, rat kapitału i odsetek. No i przekazanie, zużycie tych umorzonych środków również na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska. Łącznie suwalski PKS otrzyma 10 autobusów. Dzisiaj pojawiły się pierwsze 2. Kolejne 3 trafią do przedsiębiorstwa jeszcze tej jesieni. Pozostałe 5 w pierwszym kwartale 2013 roku. Utrudnienia mają związek z rozbudową ulicy Wigierskiej. Ostatecznie ta ulica ma prowadzić aż do Grunwaldzkiej, więc w planie jest także budowa mostu przez Czarną Hańczę. W związku z pracami nadal nie funkcjonuje przystanek przy Suwalskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Kierowcy powinni korzystać z wyznaczonych objazdów, a droga tymczasowa przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców posesji Przynoniewicza. Przebudowa drogi ostatecznie ma się zakończyć jesienią przyszłego roku. Sztuka bije w kraju rekordy popularności. Bilety wysprzedały się na pniu. Już sam początek spektaklu porwał widownię i rozbawił ją do łez. Widownia wypełniona była do ostatniego miejsca. Pani Hanna Szleszyńska to artystka o ogromnej popularności i dużym dorobku artystycznym. Zaczęło się od Brechta. No tak, to prawda. Znaczy, po skończeniu szkoły zabraliśmy się za taki program, za songi Brechta, i nad tym pracowaliśmy właśnie w te wakacje po dyplomie. No się troszeczkę tam przeciągało, aż w końcu premiera była na małej scenie Ateneum, chociaż ja byłam zakontraktowana już na etacie w Teatrze Komedia u Olgi Lipińskiej, ale w tym spektaklu wzięłam udział właśnie w Teatrze Ateneum. I tak nieraz źródła niektóre podają, że właśnie, że ja zadebiutowałam w Ateneum. No właściwie to tak się zbiegło i tu, i tu. Ale to było niezapomniane, przecież to był stan wojenny i cenzura szalała. Chciała nam dużo tekstów Brechta pozdejmować. Tak, zresztą była cudowna obsada tego spektaklu. Michał Bajor i Agnieszka Fatyga, Janek Szurmiej, Tadzio Chudecki, Krysia Janda. Naprawdę tak wspominam to, no już tyle czasu minęło, tyle lat, ale do Brechta mam słabość od studiów. Także myślę, że jeszcze no nieraz sięgam tam, mam coś tam w repertuarze, chociaż chciałabym mieć w ogóle cały taki spektakl Brechta. Potem jeszcze brałam udział w Happy Endzie, bo to też napisał Brecht pod pseudonimem Dorothy Lane. Tam tykałam takich różnych rzeczy i zawsze mnie gdzieś takie teksty pociągały, nie kobiece, delikatne i takie subtelne, tylko takie właśnie męskie. Mi się chciało takich tekstów. Gdzieś tam w środku jestem trochę mężczyzną widocznie, bo właśnie Brecht mi się tak podobał przez to, że jest taki czasem nawet brutalny. Z artystką udało nam się porozmawiać tuż przed spektaklem. Na rozmowę zapraszamy Państwa do naszego programu świątecznego. Hanna Szleszyńska była w Suwałkach pierwszy raz, lecz jak sama zapowiada, nie ostatni.
Była licytacja okolicznościowego plakatu. Potrzebne na operację chorej dziewczynki pieniądze do puszek wrzucali kibice, sponsorzy, piłkarze Wigier, a także podarowali zawodnicy występującego w klasie okręgowej Gieretu Gib. Właśnie w Gierecie, mimo że ma już 50 lat, wciąż gra Andrzej Spura, który w barwach Wigier rozegrał 413 meczów. Jeszcze więcej występów, 440, zaliczył Jarosław Bartosiak. Zbigniew Kowalewski ma na koncie 268 spotkań, a Krzysztof Grzędziński 225, w których zdobył 85 bramek, najwięcej w historii suwalskiego klubu. Zasłużeni piłkarze weszli do galerii Sław Wigier. Z rąk działaczy odebrali pamiątkowe koszulki i upominki, a od młodszych kolegów gratulacje. Wigry pauzowały w tej kolejce drugiej ligi, stąd, by nie wypaść z rytmu, decyzja o rozegraniu sparingu z istniejącą od 20 lat Polonią Wilno, która awansowała właśnie na zaplecze litewskiej ekstraklasy. Rywal nie był wymagający, suwalczanie potraktowali ten mecz jako mocniejszy trening. Do przerwy Wigry prowadziły 2-0. Pierwszą bramkę po podaniu Wasilija Tagila zdobył Michał Twardowski, a drugą najaktywniejszy tego dnia Adam Pomian. Po zmianie stron na boisku pojawili się szkoleniowcy Wigier. Były reprezentant Litwy, mistrz Polski z Polonią Warszawa i Danii z FC Kopenhaga Donatas Węcywiciusz oraz były piłkarz Jagiellonii Białystoki Legii Warszawa Dariusz Czykier. Wytrzymali na boisku całe 45 minut. Rozmawialiśmy w tym tygodniu, że ja z Darkiem chcieliśmy zagrać na takim boisku przy światłach. Już dawno tego nie robiliśmy. Dzięki, że dzisiaj tak wypadło, że mogliśmy jeszcze zagrać. Było różnie, ale jesteśmy zadowoleni. Gra razem z trenerami zdeprymowała zwłaszcza rezerwowego bramkarza Mateusza Grabowskiego, który dał się przelobować Wiliusowi Zabarauskasowi i jeszcze raz musiał sięgać do siatki po strzale Grigoria Kisiela. Dwoma golami zwycięstwo gospodarzom w końcówce zapewnił Grasz Wydas Mikulenas. Fajny mecz. Zagraliśmy szczególnie na emocjach, przy pięknej pogodzie, piękne boisko, dużo bramek. Oby jeszcze lepszą skutecznością suwalczanie popisywali się w drugiej lidze, z której w miniony weekend wycofała się drużyna Krzoostrowiec Świętokrzyski. Kolejny ligowy mecz Wigry rozegrają już w tę środę. Nasz zespół przeżywa lekkie problemy kadrowe. Za kartki musi pauzować Kamil Lauryn. W towarzyskim spotkaniu z Polonią Wilno nie wystąpili narzekający na urazy Patryk Gądek, Igor Czembarow, Łukasz Walicki i Patryk Koszycki. Mam nadzieję, że Patryk Gądek na pewno dojdzie. Z Igorem na razie chyba nie. Koszycki i Łukasz Walicki też chyba raczej nie. W tę środę, 4 kwietnia, na stadionie przy ulicy Zarzecze zapowiada się na emocjonujące widowisko. 11 w tabeli Wigry podejmą zajmującą 5 miejsce Resowię Rzeszów. Początek spotkania, godzina 18. Wyjazd na międzynarodowy festiwal w Łotwie był bardzo pracowity dla studia piosenki Beciaki Marka Zborowskiego-Weichmana. Pracowity, ale okraszony wielkimi sukcesami, takimi, których się aż takich się nie spodziewaliśmy, bo aż 5, że tak powiem, podmiotów wykonawczych, które wystawialiśmy, każdy przyjechał pięknie z tarczą, z pięknymi statuetkami, z nagrodami. Mimo tego, że poziom nie był niski i naprawdę i było wiele osób na festiwalu, no to udało się przywieźć sporo nagród. Jest to międzynarodowy festiwal na Łotwie. Festiwal nazywa się Aprila Pileni. Odbywa się w kwietniu, stąd ten Aprila przymiot. A Pileni to jest taki wyraz dwuznaczny, który oznacza i parasolkę, i przyjemność ze śpiewania. Tak przynajmniej tłumaczyli organizatorzy. I na tym festiwalu udało się wyśpiewać same główne nagrody, bo w kategorii do 14 lat Karolina Słabińska zdobyła pierwsze miejsce. W kategorii do 17 lat, 15-18, tak? Ola Pełszyńska wśród dużo starszych konkurentek zdobyła pierwsze miejsce, a zespół dla odmiany zajął pierwsze miejsce w kategorii zespołów.
Oprócz tego Wiktoria Sieńko w swojej kategorii zdobyła drugie miejsce, a Magda Romanowska zdobyła wyróżnienie. Rywalizacja była bardzo poważna w czterech kategoriach wiekowych. W połowie z nich triumfowały beciaki. Rzeczywiście dziewczęta wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności i zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zaśpiewały po prostu, że ja się nie spodziewałem, że tak umieją. Śpiewałam piosenkę Tango Tandres Agnieszki Osieckiej. W języku? Polskim. Rozumiem. I wygrał? No, wygrałam. Mój Boże, spodziewałaś się takich? Nie. Nie. Nie, przede wszystkim dlatego, że byłam jedną z najmłodszych uczestniczek w kategorii, bo mam 15 lat, a kategoria była od 15 do 18. Miło mówić o sukcesach młodych suwalczan, tym bardziej, że festiwal na Łotwie nie należy do łatwych.